Zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1.
Zaczynamy od panów, bo oni odrobinkę szybciej pobiegli, a to jednak jest sport i hierarchia też się liczy. Aczkolwiek od razu dodam, że fenomenalnie spisała się zawodniczka, która wygrała bieg kobiet, bo ona przybiegła jako czwarta w ogóle Open, więc tylko trzech facetów ją zdołało prześcignąć dzisiaj. Prosimy zatem trzech najszybszych zawodników 14 biegu wegańskiego na dystansie 10 km. Miejsce trzecie. Czas 39 minut i 11 sekund. Rafał Wrodowski! Wielkie brawa, Rafale. Miejsce drugie. 37 minut i 49 sekund. Marcin Hildebrand. I miejsce pierwsze, bezapelacyjne zwycięstwo w czasie 36 minut i 12 sekund na dystansie 10 km. Łukasz Staniak! A ja nie wiem, kto ci pozwolił wyjść to na podium przed wyczytaniem, bo panie, co to za samowolka? No, żeby to przedostatni raz było. Skąd ty w ogóle wiesz, że wygrałeś? Zanim ja to ogłosiłem. No to tylko przypuszczenie. Całe szczęście, że tym razem oparte na prawdzie. Wielkie brawa dla trzech najszybszych biegaczy dystansu 10 km. Weekend Welta, która przybiegła jako czwarta Open, a oczywiście zdecydowanie najszybsza wśród kobiet. Czas 41 minut i 44 sekundy. Maja Górka! Dobrze, teraz pytanie regulaminowe do organizatorki, bo tutaj się zastanawialiśmy, czy Maja nie skorzystała ze środków dopingujących, skrzydełek pszczółki. Przyznała się, że na skrzydełkach leciała. Maja Górka, wielkie brawa! Miejsce drugie, Agnieszka Pietrzak, 48 minut i 46 sekund. Żelazna dziewucha, wczoraj wieczorem do Czerska poleciała na zamek, dzisiaj tutaj i to jeszcze na podium. Wyściskała się z królową Woną, to widać, że to kolejny środek dopingujący. Jak nie skrzydełka, to uścisk. Nie, to mężczyzna za wczorajsza co dostała. A ugotowałaś rosół? No jest, nie, ja królową wzięłam.
A ty na surowo, to ja bardzo przepraszam. Szacuneczek. Ja czekam na rosół, moja żona gotuje fenomenalny rosół, więc będzie rewelacja. I miejsce trzecie w czasie 50 minut i 52 sekund. A już przebiera nóżkami, już. Violetta Dederska! Tak, to jest cały czas dycha. To jest cały czas jeszcze dycha. 10 kilometrów. 14 bieg wegański. Tak, medaliki odkręcamy. Statuetki w górę. A później bez zdjęć Ja się na to podium. Czekajcie, bo Viola nie nadąża. Ale nie ta Viola, ta na podium. To są trzy najszybsze panie dystansu 10 km. Wielkie brawa, dziewczyny. I przechodzimy do biegu na 5 km. I znowu zaczynamy od panów i wracamy do tej standardowej kolejności, czyli od trzeciego do pierwszego. Miejsce trzecie. Czas 18 minut i 21 sekund. Andrzej Trawiński. Zapraszamy. Miejsce drugie. Zaledwie 5 sekund szybciej. 18 minut i 16 sekund. Albert Wronowski. I miejsce pierwsze. Zwycięzca 14 biegu wegańskiego na dystansie 5 km. Paweł Machowski. 16 minut i 51 sekund. No tak. Gwiazda musi mieć swoje 5 minut. Specjalnie usiadł daleko, żeby zrobić długie przejście, szpaler, te rzeczy, zapraszamy. Weekend z Suzuki, elektryczne auto od MM Cars. No weekend jest twoje. Także rozumiem, Paweł, że w przyszły weekend nie biegasz, tylko jeździsz. Jedzie na bieg. No to idealne auto na przejazd. Nie, to miejsce trzecie, czas 23 minuty i 10 sekund. Monika Kowalska. Brawo, Monika. Miejsce drugie, 22 minuty i 24 sekundy. Klaudyna Główka. A Klaudyna tak ścicha pejk z tyłu. I nam się pojawiła, już się bałem, że cię nie ma. Paweł jest, a ciebie nie ma? Niemożliwe, jest. No właśnie, dlatego się zdziwiłem, że cię nie widzę. I miejsce pierwsze, czas 21 minut i 6 sekund. Marcelina Kotka. Zapraszamy na podium. Brawo. A Oliwia, dlaczego nie biega? Tak się zmęczyłaś tą rozgrzewką, którą zrobiłaś. No jasne. Wielkie brawa dla najszybszych zawodniczek biegu na dystansie 5 km. Marcelina Kotka, Klaudyna Główka, Monika Kowalska. 14 biegu wegańskiego. I uwaga, pokonał dystans 10 km. Jest pan Władysław Moller. Rocznik 1920. Jak ktoś umie liczyć, to sobie świetnie wyliczy, że pan Władysław ma 83 lata. Naprawdę, każdemu takiej formy. A dopiero co pan Władysław był też na biegu Ursynowa i tam też był najstarszym uczestnikiem i też pokonał w pięknym stylu cały dystans. Zapraszamy jeszcze, panie Władysławie, pan zostanie na podium, bardzo prosimy. Prosimy jeszcze panów Jerzego Michalaka, rocznik 1948 i Zdzisława Niewiadomskiego, 49. Zapraszamy do nas. Są
Są panowie z nami? No to pan Władysław, proszę, najstarszy, a kondycja i krzepa została. Dziękujemy bardzo, panie Władysławie. O, jeszcze z jakim fasonem schodzi z podium. A najstarszą zawodniczką 14 biegu wegańskiego była pani Irena Jurkowska. Czy pani Irena jest z nami jeszcze? Jest, oczywiście. Pani Irena Jurkowska. Na podium zapraszam. Wielkie brawa, pani Irena. Gratulacje i życzymy zdrowia i jak najdłuższej, jeszcze wielu, wielu lat tak znakomitej dyspozycji i kondycji. Pani Irena Jurkowska. Pani Ireno, widzimy się za rok oczywiście. Na 15 biegu wegańskim. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Wiola Domaracka. Szefowa Fundacji Run Vegan, organizatora 14 biegu wegańskiego. Oj, coś ja widzę, że pani Irena to szybko tego podium nie opuści.